Cześć, ja jestem Dominik. A ja jestem Mikołaj. A to jest nasze rakietowe krzesło obrotowe. Jesteś gotowy? Zaczynamy! Słuchajcie ludzie, mamy dla was naprawdę mega ważną informację. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale. Będziecie wtedy na bieżąco z następnymi filmami i możecie nam jeszcze zostawić łapkę w górę. Będziemy wtedy wam bardzo wdzięczni, a pomożecie nam się rozwijać. Dziękujemy. A więc naszym dzisiejszym wynalazkiem będzie stworzenie rakietowego krzesła obrotowego. I słuchajcie, nie bez powodu jestem dzisiaj w koszulce NASA, ponieważ mamy styczność, mam nadzieję, z czymś naprawdę odrzutowym. Dominik, co jest w tych butlach, stary? Bo tego jeszcze mi nie powiedziałeś. O! O! Nie! Nie! Nie rób tego, bo jeszcze nam wybuchnie to. Co tu jest? Słuchajcie, w tych butlach mamy bardzo, bardzo, bardzo stężony azot. Czyli, jeśli odkręcimy na maksa nasz kurek... O! Ała, stary! Wiedziałem, że to zrobisz, wiedziałem. Więc, jeśli odkręcimy na serio na maksa nasz kurek, nasz zawór, który zabezpiecza, żeby nasz azot nie uciekał, to powinniśmy uzyskać taki efekt, no po prostu mniej więcej taki. Czyli po prostu nasza butla powinna... uzyskać efekt petardy. Czyli po prostu nasz gaz powinien bardzo gwałtownie opuścić butlę, dając efekt petardy. Dominika, jak duże ci się jest stężenie tego powietrza, tego gazu tam mamy? Już ci odpowiadam. W jednej butli mamy 150 bar. Nie róbcie tego w domu. Nie, nie, proszę was, nie róbcie. Mikołaj, zademonstruję wam teraz mniej więcej w jaki sposób nasze krzesło będzie działać. Ustawimy dwie butle. Obie będą odwrócone w przeciwną stronę. Nie wiem, czy zauważyliście, że tutaj jest korek od pierwszej butli, który będzie nadawał pęd dokładnie w tą stronę. Czyli tak to będzie wyglądać. Natomiast druga butla będzie odwrócona w ogóle w drugą stronę i będzie nadawać pęd w stronę przeciwną, co oznacza, że będzie podwójne turbo doładowanie naszego obrotowego krzesła, ale butlę podczepimy oczywiście pod spodem, bo na górze będziemy siedzieć. Jak ty chcesz to przyczepić? Kurczę, dobra. Słuchaj Mikołaj, zanim zbudujemy nasze krzesło obrotowe, to powinniśmy chociaż jedną butlę poświęcić na to, żeby zrobić sobie jakieś testy. Tak, ja w ogóle bym mega chciał pokazać ludziom, z jaką mocą ona wypuszcza powietrze, stary. Tak. I ogólnie potrzebujemy tylko dwie butle do stworzenia tego krzesła obrotowego, dlatego mamy jeszcze dwie zapasowe, więc teraz przetestujemy ich działanie. Ostrzegam, że są trochę głośne, dlatego mamy specjalny sprzęt, żeby się zabezpieczyć. Mam nadzieję, że w dzisiejszym filmie nam się nic nie stanie. Dlatego słuchajcie, lecimy teraz sobie przetestować jedną butlę i zobaczymy, jak ten cały azot działa. Chodź ze mną, Mikołaj. Robimy teraz pierwszy test, który będzie wyglądał następująco. Nasz Mikołaj, czyli nasza złota rączka. Dziękuję bardzo. Chciałbym wam pokazać, że te butle naprawdę mają jakąkolwiek moc. Po prostu usiądę i z butlą na kolanach postaram się zrobić tak naprawdę to, co chcemy zrobić, tylko w mini skali. Bardzo mini skali. Bardzo mini skali, to co? Nie ma chyba co gadać. Siadaj. Trzeba testować. Siadaj i robimy teraz test. Słuchajcie, ja jestem już gotowy, więc przejdźmy do testu numer jeden. Zobaczmy, jaką ta butla ma moc. Będę coraz mocniej wypuszczał gaz, słuchajcie. Nie boisz się teraz? Boję się zawsze tego, co my robimy. Na razie nic, słuchajcie. Wow! To działa! To działa na maksa! To działa na maksa! To ludzie, to było 20% mocy! Z 20%! Z 20% mocy! Nie, ja w to nie wierzę! To na serio, stary, to działa! Ale normalnie musi... Słuchajcie, jest misja, musimy przymocować krzesło, żeby się nie wywaliło, bo jest szansa, jest szansa na glebę! Tak, ja chcę spróbować! Dawaj, siadaj! Niech startuje teraz swój test. To jest na serio fajne, mega fajne. Ale jest kurde genialne, stary, to jest... No, poczekaj, to jest genialne. Nie, bo ja nie wiem, co ja mam mówić, bo to jest tak dobre, że... To jest po prostu genialne. Ale nie róbcie tego w domu. Na serio. Bo to, co by zrobiły później, to przekracza ludzkie możliwości. Tak. To jest na serio głupie. Tak, żeby jeszcze pokazać wam moc naszego azotu, użyjemy takiego paska i pokażemy wam, jak on mocno lata przez ten właśnie azot wypuszczany z tej butli. No,
Lata! Słuchajcie, lata! To jest tak mocne, stary! Nie ma co marnować tego azotu na tą butlę, ludzie! Znaczy na ten pasek! Dominik, jest jedna mega ważna rzecz. Zauważyłem, nie wiem jak ty, czy to odczułeś, ale w momencie, kiedy miałem mega pęd już, no. Znaczy mega, no mega pęd to dopiero będzie. Musimy przemocować koniecznie krzesło. Tak, tak, ja to na samo... Serio, czułeś? Tak, już normalnie tak, tak leciało, tak leciało. Tak, to była mega mała moc, słuchajcie ludzie, a już nas bujało tak na bok. Naprawdę konkretnie, no. Siła odśrodkowa zaczęła działać i musimy to jakoś tutaj przywiązać do ziemi nasze krzesło, mam pomysł, żeby nie wylecieć. Bo wyposażyliśmy się w pasy i myślę, że one dadzą radę. Stary, przejdźmy do roboty. Dobra. A więc, przejdźmy teraz do kolejnego kroku, słuchajcie, chciałem wam coś pokazać. Słuchajcie, to jest część, która pozwoli nam umocować nasze krzesło bezpiecznie do podłoża. Jak widzicie, w ogóle szybko wybudowaliśmy taką platformę. Stary, no ona już była, już nie zmyślaj, no. Dobra, przejdźmy do mocowania krzesła. Ała! Au! Co jest? Mikołaj właśnie spędził nad mocowaniem tego pasa pół godziny. Na serio, tak się boimy, że może coś pójść nie tak, że ten pas jest przypięty jak nigdy. Jeszcze ten pas jest naprawdę tak napięty, że można na nim grać jak na gitarze, tak naprawdę. Jeszcze nie widziałem, Mikołaj, żebyś taką uwagę przykładał do swojej pracy. No słuchaj, stary, to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie, więc trzeba patrzeć na to, jak my po prostu będziemy to realizować. Przechodzimy teraz do drugiego etapu. Mianowicie, no, montujemy butlę z azotem i później będziemy mogli już to odpalić. Jedna z przodu, druga z tyłu, tak. I że gdyby coś wypadło poza kontrolę, to można łatwo, szybko, zdalnie zakręcić naszą butelkę. Chociaż wydaje mi się, że nawet nie będzie czasu na zakręcanie. No, też mi się tak wydaje. No i to jest najgorsze. Zobaczymy potem w praniu, teraz to przymocujmy. Dobra. Dawaj. Byliśmy malutki, na serio malutki błąd, ponieważ nasz zawór jest lekko skierowany w górę, ale mimo wszystko mam nadzieję, że będzie działało. Więc nie jak wiem. Widzicie, mamy jedną butlę zamocowaną i ja bym zrobił teraz, Mikołaj, test, to znaczy nie rozkręcaj jej tylko na maksa, bo później zrobimy na maksa z dwoma butami. Teraz tylko tak po prostu się obkręć, dobra. I spraw... Uwaga! Dobra, dobra. Już! Mikołaj, już, żebyśmy nie stracili całego gazu. Słuchaj, to mam mega moc, stary. Widzę właśnie. A jak bardzo odkręciłeś? Dosyć mocno, ale chyba nie na fulla. To nie było na fulla na pewno. Dobra, mocujemy teraz drugą butlę i wtedy dopiero odkręcimy na maksa. Jak się czujesz w ogóle z tym? Zaczynam się trochę bać, bo jest pewien moment przy kręcaniu tej samej butli. Czujesz, że po prostu gaz wylatuje z pełną prędkością i wtedy nie masz na tyle nie masz na tyle czasu, żeby zamknąć tę butlę, bo już nie panujesz nad całą butlą i sobą. No, po prostu za duża siła ośrodkowa zaczyna działać i Mikołaja po prostu wytrąca z równowagi. Dobra. Dawaj butlę. Montujemy drugą butlę, teraz ta, tym razem tą zamontujmy dobrze. Na tyle. Na tyle, słuchajcie, będzie ona zamontowana tak, tutaj. Dawaj taśmę, montujemy. Dobra. Otwieramy nową butlę, uwaga, nieużywaną, specjalnie do naszego testu rakietowego krzesła. Dobrze. Staryja. Ale idzie. Ja już się nie mogę doczekać. Wiecie co to jest? To jest N. To znaczy, że to jest azot, kochani. To jest azot. Czysty azot. Dobra. Dobra, kochani, montujemy. Rakietowe krzesło obrotowe jest gotowe. Oczywiście Mikołaj za chwilę będzie testował to krzesło i zobaczymy, jak mocno go winiesie w kosmos. Oczywiście, jak bardzo mocno będzie tutaj na tym się kręcił. Przetestujmy teraz. No. Sprawdzać w ogóle, czy to krzesło może wylecieć jakby ze śrubki? Nie, wydaje mi się, że jest mega przymocowane i nic się nie stanie. Słuchaj. No ja jestem gotowy, bo nic nie robię. A ty jesteś gotowy? Ja jestem zawsze gotowy. Dobra. Dobra. Idzie nasz astronauta, nasz pilot. Zasiada na krześle rakietowo-obrotowym po raz pierwszy. Jak się czujesz? Jest to kolejny krok w stronę lepszego życia dla całej ludzkości. Rozumiem. Kochani, wielu z was zazdrosiło mi bycia kamerzystą, operatorem, ale nadszedł ten moment, w którym stawiam wszystkie wartości, które wcześniej wam pokazywałem. Stawiam te wartości na krześle obrotowym. W jednym momencie możemy wszystko stracić, tak jak wszystko... Nie stracimy, spokojnie. Spokojnie. Dobra, jedźmy, już nie gadajmy. Nie. Odliczanie, proszę odliczanie. Dobra, Dominik. Odliczanie. Proszę się ustawić na miejsca. 10, 9, 8, 7, 6, 4, co? 5, 4,
3, 2, 1! Dominik, szybko pomóż mi! Dobra. Ja już muszę zejść! Ja już muszę zejść, stary! Skończyło się! Koniec, nie ma gazu, nie ma gazu! Weź mi odepnij! Spokojnie! Dalej! Nie ma już gazu! Nie ma już gazu, ziom! Nie ma gazu! Żyjesz! I kolejno udało się, no! Żyjesz! Yes! Żyjesz! Yes! Stary, weź mnie! Odepnij mnie! Mocna taśma! No ziom, wiecie, się udało, no! Ale czekaj, dobrze się czujesz? Wyglądało tak, aż tak groźnie. Ja, to było coś niesamowitego. W pewnym momencie byłem w takim wirze, że nie wiedziałem już, gdzie jest lewa, gdzie prawa oczywiście. Ale widziałem, że zatykasz sobie. Że trochę już pod koniec zamykałeś. Chyba się bałem w pewnym momencie. Nasz eksperyment się udał, nie masz żadnych strat. Mikołaj, ani oczywiście na zdrowiu. Cały i zdrowy, no chyba, że się źle czujesz. Nie, no ja wszystko jest dobrze tak naprawdę, słuchajcie. Ale co, miałeś zawroty głowy? Miałeś zawroty głowy? No miałem. Teraz jak schodziłem, to była mega gleba normalnie. Dobra, ale w każdym razie nasz eksperyment się udał, Mikołaj. Jesteśmy coraz bliżej, słuchajcie, prawdziwych odrzutowych rzeczy. I niedługo będziemy latać na Marsa. I obiecujemy wam to. Obiecujemy wam to. Ja byłem Dominik, ze mną był Mikołaj. Dobra. Jeszcze raz. I ja byłem Dominik. A co ja mam powiedzieć? Ja byłem Dominik. Ja będę Mikołaj. Dziękujemy wam za oglądanie. Łapki w górę, jeśli wam się taki szalony pomysł spodobał. Dziękuję wam za oglądanie. Mikołaj. Dzięki wam. Mikołaj, chyba dzisiaj nie zaśniesz. Nie zasnę, jestem taka adrenalina, że kurwa.